Cześć, witam serdecznie w 190. odcinku mojej serii. Obok tercetu egzotycznego to najstarszy zespół w Polsce, tyle że już stricte big beatowy. Debiutował w nim jeden z najbardziej popularnych piosenkarzy w latach 70. i 80. Lata 90. to jego współpraca z programem Disco Relax, ale właściwie co roku to płyta. Solowo nagrał, jak to wszystko kiedyś policzyłem, płyty The Best Of, płyty z kolędami, płyty studyjne, 140 albumów. Natomiast stricte solowych miał około 20, natomiast debiutował w zespole Trubadurzy, którzy są bohaterami tego odcinka. Debiutancki album Trubadurów, album Krajobrazy, ukazał się w roku 1967 i został opatrzony numerem XL470. Na tym albumie znajdziemy największe przeboje Trubadurów, chociażby takie jak Powiedz kim jesteś, czy legendarne Znamy się tylko z widzenia. Wydanie Pronitu. Oczywiście chodziło mi o Krzysztofa Krawczyka, jeżeli chodzi o członka zespołu Trubadurzy. Pronit szary, więc jest to co prawda prosty pronit, ale mamy first press. Drugi album Trubadurów, Ej Sobótka Sobótka, ukazał się w roku 1969. Na drugiej płycie grupa Trubadurzy zamieściła kolejne swoje wspaniałe piosenki, a jednym z największych przebojów z tego albumu był utwór tytułowy oraz, jak dla mnie, utwór Uśmiechajcie się dziewczęta. 69 rok, drugi album zespołu Trubadurzy. Płyta gatefold, więc trzeba uważać przy otwieraniu, dlatego że jak na lata 60. Po prostu te gatefoldy, tak jak mówię, w większości przypadków rozpadały się w rękach. Tutaj okładka w całości, natomiast te pseudoautografy to nic innego, tylko nadruki. Tutaj w dolnym lewym rogu mamy Krzysztofa Krawczyka. Płyta została wydana w roku 1969. Na drugiej stronie koperty strony mamy teksty. Tutaj mamy zdjęcie zespołu i z tyłu Trubadurzy na motocyklach. Numer katalogowy XL530, co świadczy o tym, że tak jak powiedziałem, płyta ukazała się w roku 1969. Gruby, ciężki winyl, to się chwali. Wydanie mono. Bardzo proszę, mamy drugi album zespołu Trubadurzy. W roku 1970 ukazał się trzeci album zespołu Trubadurzy, album Kochana. Ta płyta przez lidera zespołu Ryszarda Poznakowskiego jest uznawana za najlepszą płytę zespołu Trubadurzy. Rzeczywiście tam znalazło się miejsce na kolejny wielki przebój zespołu Trubadurzy, piosenkę Cóż wiemy o miłości. Numer katalogowy, o ile dobrze pamiętam, ale zaraz to zweryfikuję, strzelam, XL647. Zaraz to dokładnie zobaczę. 637. 637. I tutaj, moi drodzy, rzeczywiście mamy Cóż wiemy o miłości, największy przebój z tego albumu. Ta płyta naprawdę jest niezła, ale w porównaniu dla mnie przynajmniej do dwóch pierwszych, no już troszeczkę ich im brakuje. I tutaj właśnie, jak omawiałem solową dyskografię Krzysztofa Krawczyka i mówiłem o tych mieczach, to na debiutanckim albumie Krzysztofa Krawczyka Byłaś mi nadzieją, który prezentowałem, również są właśnie te miecze. Trójka, wydanie mono. Tył okładki wygląda w ten sposób. Mamy tutaj
zdjęcia zespołu Trubadurzy. Okładka już jest mocno sfatygowana. Czerwony label prostego Pronitu, a zatem wydanie troszeczkę późniejsze. Płyta do umycia, no widać, że była mocno używana. Moi drodzy, w roku 1971 ukazał się album czwarty zespołu Trubadurzy, płyta Zaufaj Sercu. Jest to jedyna płyta, której brakuje mi do kompletu zespołu Trubadurzy oraz wydana w latach 80., bodaj w 85 roku, składanka Trubadurzy Przeboje. Tych dwóch płyt nie mam. Natomiast piątym albumem zespołu Trubadurzy była płyta Będziesz Ty. To album wydany w roku 1973. Płyta została przeze mnie szybko kupiona, bo podobnie jak przy płycie drugiej, czyli jej Sobótka Sobótka, również tutaj było napisane autografy. Niestety ucierpiał najbardziej autograf Krzysztofa Krawczyka, ponieważ tak jak mówię, tutaj była płyta zalana i brakuje części po prostu poligrafii. Ale na szczęście to podobnie jak w przypadku Ej Sobótka Sobótka, nie są to oryginalne autografy. Moi drodzy, tutaj największe przeboje. Utwór tytułowy Będziesz Ty czy Połoniny Niebieskie. 73 rok, obydwie wersje albumu XL i SXL 992. A tutaj, moi drodzy, klasyczne wydanie monofoniczne, ale w przepięknym stanie, jak na 50-letni egzemplarz. Naprawdę płyta w stanie idealnym. Ta okładka mogłaby być lepsza, natomiast no, trudno. I Trubadurzy na tej płycie zagrali bardziej progresywnie. Poszli troszeczkę w stronę skaldów. Zagrali inaczej. Ta płyta Będziesz Ty nie ma nic wspólnego z pierwszymi płytami Trubadurów stricte takim bigbeatowym graniem, aczkolwiek nie można powiedzieć, że w przypadku Trubadurów nie było to granie tak zwane ambitne. Natomiast na Będziesz Ty pokazali moim zdaniem takie właśnie oblicze, które lubię. Troszeczkę progresywne, troszeczkę bardziej rockowe i to było w tym fajne. Natomiast ostatnia płyta Trubadurów, nie wiadomo dlaczego, zatytułowana jako album numer 7, czyli wcześniej coś jeszcze musiało być, ja to muszę sprawdzić. Była płyta Znowu Razem. Album wydany w roku 1976 w całkiem innym już składzie. Oczywiście mamy tutaj Krzysztofa Krawczyka, mamy tutaj Halinę Żytkowiak. Dodatkowo w utworze 10 w chórkach zaśpiewał zespół Aura, który omawiałem, ich debiutancki i jedyny album w jednym z poprzednich odcinków. I tutaj mamy kolejne przeboje, Weź Słońce do Rąk, czy Kiedy Dzień za Nocą Goni. Natomiast jest tutaj również ciekawa sprawa, dlatego że w roku 76, Krzysztof Krawczyk wydał płytę Rysunek na Szkle. I tutaj również znalazł się utwór Rysunek na Szkle z drugiej solowej płyty Krzysztofa Krawczyka. Znowu Razem. Krzysztof Krawczyk trzyma tutaj złotą płytę, każdy z nich trzyma złotą płytę za ten album, proszę bardzo. No i mamy tutaj klasyczne pronitowskie wydanie, czarna koperta, Pronit Stereo SX1299, to numer katalogowy tej płyty, czyli jak widzicie prawie komplet.